Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z Kolonii, odcinek hashtag 19. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, pierw pokażę wam cenę. Tak, cena za to, czyli za trycicale, czyli za księżyc, to jest za 2050, także od razu, dzisiaj będziemy kosić, od razu na skup będziemy lecieć z tym. To raz, a dwa, że mam 12 świń. O, i mam, nie mam czystości. Ale to dobra, to zaraz ogarnę. Wiaderko, wysyp to. Wysyp to, powiedziałem. Dobra. Szybko zbieramy to. Raz, dwa. Wsypujemy od razu. No i gitara. Jak tam świnie? No i elegancko. Wodę jeszcze można było dosypać, ale... Dosypać, dolać wody, ale to... No później. I w kolejnym sezonie, czyli po tych zbiorach, będzie trzeba zainwestować siewnik do kukurydzy, żeby było czym siać już. Żeby trzeba było czym siać już powoli kukurydzę. Dla siebie, no bo... Dobra, zamykamy to. No i dzisiaj na sprzedaż jedzie opryskiwacz, bo ponieważ wyłączyłem chwasty, bo nie chcę się w to bawić. Jedzie na sprzedaż stary siewnik. I na sprzedaż jedzie bizon. I wziąłem sobie 60 tysięcy kredytu, żeby mieć. I dzisiaj... kupujemy nową przyczepę i kombajn. Tą przyczepę jeszcze sobie zostawię na chwilę. Myślę, że w kolejnych odcinkach sobie to sprzedamy. Także wyjeżdżamy bizonem. Jedziemy sprzedać. Jedziemy sprzedać bizona. No i 60 na sklepie zostawimy, bo nie będę nią zjeżdżał. Bo nie potrzebuję jej w dzisiejszym odcinku. No i dobra, jedziemy. 16 ma siewnik, a 60 miała opryskiwać. Tylko, że 60 coś jedzie, czy nie jedzie? A, bo blotki pisze. No coś się zablokowało. No coś się zablokowało, ale nie wiem o co. Muszę ją z ten. No, po prostu włączyć, jeszcze raz włączyć. Dobra, i lecimy tym bizonem. Ostatnia droga bizona. Nie, coś się stało z 60. Coś nie tak jest z 60. O, dobra, jedzie. Jedzie? Dobra, jedzie, ogarnąłem. Dobra, także jedziemy. O, tam ty 16 fajnie koło stać było przez chwilę. Jak się rozpędzała. No, ostatnia droga bizona i ostatnia droga siewnika. No bo siewnik już więcej nie będzie chciał. Ja sam posiadam mi dwa sezony, to wystarczy. No 2,5 metra to jest jednak męczące. Skoro i tak ostatni sezon to praktycznie chyba nawet on nie był używany. Bo kupiłem sobie ten 4-metrowy siewnik i tym 4-metrowym sieje. No oczywiście później kupię nowy ciągnik. No, bo dzisiaj kupujemy kombajn i przyczepę, bo przyczepę potrzebuję. Nową. I będę miał 4 przyczepy w zasadzie. Ale ta będzie duża. Czy no duża? No do 16 będzie dwuosiowa, tak? W sensie skrętna oś będzie miała. Ale wycieczka, kurde. Kurde, nie mogę jak tylko tam fajnie słychać. No i dobra, wjeżdżamy pierw bizonem. Bizon był całe 19 odcinków. Nie no, 18. I dobra, sprzedajemy za 21 tysięcy, sprzedaj. I za... Uuu, kurde. Header za 19. To header za tyle co bizon. No i dobra, lecimy. Za ten siewnik to raczej dużo nie dostanę, ale...
No, ten opryskiwacz to tam tani był akurat to. Ale po prostu przestałem się bawić kwasty, bo stwierdziłem, że po prostu mi to za dużo czasu schodzi, a tego i tak nie nagrywam nigdy tych kwastów. Także no, 6000 za opryskiwacz to chociaż jakieś pieniądze, no i 3600 za siewnik. To 93 000, no nie wiem, może wystarczy. Także idziemy do sklepu. Pierw kombajny, najwyżej sobie kredytu weźmiemy jeszcze. US EU. Europejska wersja oczywiście. Konfiguracja. No nie wiem, takiego kielicha to ja nie chcę. Walniemy sobie 7300. Ustawienia kurnik będzie. Szerokie gumy mu damy, elementy dołączane, hak holowniczy, bo będę pewnie wózek potrzebował kiedyś, rura długa czy standardowa. A walniemy sobie długą rurę, a co? Jednak trochę więcej dźwięku mówił przed niż myślałem. Dobra, kup. Tyle jeszcze zbrakło. No i lecimy do banku po 40 tysięcy. Albo weźmiemy sobie, o, tak żeby było. Bo nie pamiętam ile header kosztował. Nie pamiętam ile header kosztował do niego. 38 tysięcy. 6 metrów, wzór. Nie wiem co to zmienia, ale sobie walniemy ten wzór. Dobra. I tak. I mamy 40 tysięcy jeszcze. Teraz przyczepy. Bierzemy sobie Pronara o pojemności 17200. Takiej konfiguracji nie, ja chciałem Black Green. O, no, wygląda jak Zasław. I tutaj forsztyntowska plandeczka elegancka. A to co to jest? A to jest to w kołach. No to niech będzie czarny. No i elegancko. Także do 16 już będzie fajnie to wyglądać. No i mamy 23 tysiące jeszcze. I lecimy na Tricicale dzisiaj. Czyli lecimy na pole numer 63. 62 chyba, tak? 63, 63 to jest. Przez ja nie chciałem 16 jechać oddzielnie, no bo wiedziałem, że to jest ten dźwięku. A ten dźwięku to tak mi się podoba, ten mod, że to jest kozacki mod. W sumie trochę podobnie do Zasławu wygląda, ale to jest Pronarka, jak widać. No, była konfiguracja, to czemu by nie było jej zrobić, nie? Raja tutaj jakieś oświetlenie mapy dodał, widzę. No na gospodarstwo to nim nie wjadę, także header chyba będę z tyłu zostawił. Pewnie header będę z tyłu zostawiał gospodarstwa, a kombajny będę wjeżdżał tak o. A ten kawałek się przejedziemy asfaltikiem. Asfalt szeroki w miarę to... Damy radę. Kurde, muszę się rozłożyć, nie będzie kawał. No i elegant. Cena na słomę jest, czy nie ma? No nie ma. Wywalimy sieczkę. Sieczkę sobie walimy, bo po co mi słoma? Koguty sobie wyłącz. Czymy. No i teraz to będzie szło koszenie wreszcie. Ale przez to, że tu jest ten IP-lasty, a ja tu za dobrych zbiorów nie będę miał. Że tu chyba jest tylko 90% z tego, co mi się kojarzy. Była już mniej więcej troszeczkę... O, azot spadł. No tak, go wszystko skociłem, tak. Do 40 azot. PH nie spadło dużo. Z 7 na 6,75, no to nie będę wapnął walić.
No bo tu plon, o. No dobrze mówiłem, 90%, bo już mniej więcej sobie ogarniam te kolorki. Tu zaraz na iu wjedziemy kawałek, za słupem, a słupem jest kawałek iu, to powinno być 125%. Ale powinien się kolor zielony świecić. Tutaj za chwilę powinien być ten pasek iu. O, już jest, bo jest zielone. Jest 125. Tutaj zaraz iu zjeżdżamy. I zaraz już nie będzie takiego koloru fajnego. No ten kombajn, to teraz to można kosić tym kombajnikiem. O kurde, ładnie tutaj zielonego koloru się robi. Ale dobra, żółty skakuje, no bo już tutaj pasek iu się skończył, ten co był. I już jest znowu żółty, 90%. Tutaj to ciekawe wygląda ten plon. A tak jak będę kosił, to będę dokładnie widział. Mnie ciekawe, jak ten ryle będzie plonował, się żyto. Bo tam trochę przesadziłem z pH, także to też mnie ciekawi. Tam troszeczkę przesadziłem, bo tam rzuciłem na 8 pH aż wapna. Taką dawkę dałem, że 8 pH aż wyskoczyło. A ja tak dzisiaj sobie biegam na pole i biegam i patrzę pH źle. Ja patrzę, a tam 8 pH, człowieku. Za dużo jest, za dużo. Ale zresztą drogę będę mógł chyba przeorać. Ja tą drogę sobie przeorzę, bo... ale to później. Bo ona mi będzie przeszkadzać. Tą drogę sobie przeorzę i tutaj będę jeden fajny kawałek taki. No bo tędy i tak nie jeżdżę. Tą drogą nie jeżdżę, tylko... na razie zostawiam tą drogę, bo potrzebuję jej. Bo chcę, żeby sam przed mną miał dojazd na pole, nie? Ale to od asfaltu tamtego drugiego, bo tędy nie jeżdżę. Niby 90%, ale coś tam. Coś tam z tego tricicale tak zwanego leci. A fajna ścielińska. To szkoda, że ma oryginalne tekstury, nie? To szkoda, że to nie ma fajnej jakiejś tekstury ogarniętej. Że jakieś fajne teksturki ogarnięte, tylko że to jest jęczmień. To jest oryginalna tekstura jęczmienia. A ryja, czyli no. Liży to ma ogarnięte teksturę pszenicy. Oryginalną. No i elegancko ten tego pierwszy zbiornik, 7 ton. No teraz to ja jestem zadowolony z kolonii, bo teraz będę mi się bardziej chciało iść na kolonię, bo będę miał pewien lepszy kombajn, to już będzie wiedział, że żniwa już fajnie będą szły tutaj. Już nie będą takie... no... wiadomo, trzeba się rozwijać... o, są przed już ziemniaki w zasadzie. Trzeba się rozwijać do przodu, tak? Trzeba się po prostu rozwijać, dlatego też sprzedałem ten siewnik, opryskiwacz sprzedałem. No to mam przyczepę na razie ze sobie zostawię. Ale 60 będzie miała, mogła nawet ciągnąć 9. O, tak na styksy na kalera. 60 sobie da radę. Spokojnie. 60 sobie da radę. O, mówię, że to oryginalna pszenica jest. Dzisiaj sobie wykosimy całe 30 cale. Czyli to pole. Ten kawałek. O nie da rady, bo za dużo jest tego 30 cala wsianego. Ale się przejedziemy na 55 za chwilę kosić. Po tym kawałku na 55 się przeskoczymy. Bo tam jest ciekawa gleba i tam chciałbym zobaczyć, jak to sypie. O, jak mu dasz palnik, czyli jak włączysz header, to chyba troszeczkę szybciej go sypał.
Kombajn fajny, mi się podoba. Jeszcze na pewno coś innego niż zawsze. Bo zawsze kupowałem większy kombajn. To ten. To zawsze na początku serii był Bizon, a potem już był jakiś kurcze. Właśnie nie wiem, jak to było na Lipinka z kombajnem. Nie pamiętam, jak to było z Lipinka na kombajnie. Czy tam był Bizon. Wiem, że tam był Bizon na początku, ale nie wiem, co później się z tym Bizonem stało. Czy ja go sprzedałem, co ja kupiłem? Czy ja kupiłem tego klasa od razu kombajna, czy. Czy jakiś jeszcze miałem kombajn? Ale chyba tak było. Tak chyba było, mi się zdaje. Że ja chyba sprzedałem Bizona i kupiłem tego klasa 780 od razu. Nie wiem czemu, ale tak. Tak coś czuję, że tak, że tak chyba było. Mówię, nie pamiętam, jak to było, bo to już dawno była seria, ale. Ale jakoś tak chyba to było w takim. A tutaj staram się na kolonii zrobić to bardziej realnie, tą serię. I że zawizona potem jakiś większy, taki 6-metrowy, nie? I jeszcze jeden kombajn by się przydał później kiedyś. Czy być może jeszcze jeden, albo po prostu większy, 9-metrowy, nie? Bo myślę, że więcej niż 9 tutaj nie ma co wcapować. Chociaż na ten ostatni sezon to sobie wezmę jakiś kombajn duży. Aby to w miarę szybko skosić. No bo to będzie sobie przeorane tutaj. Tej drogi nie będzie. Tej miedzy nie będzie. No mam generalnie duże plany na tę mapę. Jakby tu poprzerabiać pola. Tu drzewko wyciąć, tam drzewko wyciąć. Miedzę przeorać. No plany są. To czy czas na to pozwoli? No i tu całe 90%, tutaj ten kawałek najbardziej mi nadgania. Także to mi się podoba. Uwielbiam żniwa. A tym bardziej dużo fajnie się gra na kolonii, z tego względu, że nie mam tego modu na prędkość roboczą. Tak jak mam na osinie, bo tutaj jednak jest fajnie, jak nie ma tego modu, to tak na spokojnie sobie te 10 godzinę kosisz. Hektary powoli uciekają. No właśnie, można pomyśleć sobie, będzie jaki komentarz po tym walnąć, ale nie wiem jaki, szczerze mówiąc. Czy dokupić jakiś? Ja bym się pomyśli. O, teraz jest ten fajny kawałek, ten 125%, to tutaj. Tutaj 30 to ten, to zbiorniczki nie dozają się nawet cyferki zmieniać. Tak fajnie leci. Jeszcze nie pamiętam, czy to pole było idealnie na 6 metrów, czy nie było. Chyba mały mijak będzie, coś tak czuję. Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że jakby jakiś mijak tutaj został. Znaczy jeszcze nie teraz, ale jak będę jechał te dwa przejazdy, to tak czuję, jakby jakiś mijak tutaj miał zostać. A nie! Nie, to jest idealne pole zrobione. To pole jest fajne zrobione. Kurde, czekaj, bo mam 73%, to ja nie dojadę tędy. Jakbym był pusty, to bym. Znaczy jakbym miał mniej po prostu zbiorniczku, to bym dojechał, ale że. No, kosiłem tam, no to nie dojadę. Tak muszę tędy jechać. No bo generalnie miałem pomysł, żeby tamten dojechać, dojechać do końca i się zawinąć, nie? I wrócić tym przejazdem. Ale to ja bym chyba nie dojechał. Więc zresztą zaraz zobaczę, czy dojadę, czy nie dojadę. No case ładny. Axel Flow 2188. Elegancko idzie. No, fajne dźwięki ma ten kombajn w ogóle. Także to dlatego go wziąłem. Bo on był na Mossabie i ja go nigdy nie brałem, tego kombajnu. Nigdzie nie miałem gdzie go przetestować, dlatego sobie pomyślałem, że sobie go wezmę tutaj. Ale to 68 to widzę, że na minimapie. No, to nawet ładny kawałek pola jest. Albo może kupić 68 później.
Tutaj już zacząć tworzyć powoli taki fajny kawałeczek. Już jakiś fajny kawałeczek tutaj tworzyć powoli. Nie wiem, pomyślimy coś na tym. No, nie daję hoby. Dobra. Akurat dobre pola sobie wybrałem na odcinek. Bo tutaj sobie wybrałem blisko skupu. No ja to skoszę pole i będę miał pełną przyczepę. Będę miał pełną przyczepę, także już na skup będzie jechane. Ale mam kozak mapy jeszcze do zagrania na mojej liście. Także kozak serie jeszcze będą na tym kanale. Jeszcze zobaczycie kozak serie. Niemniej taki mam plan. Ale czy to wyjdzie? Nie wiadomo, kiedy wyjdzie ten, nie? Kiedy 21 farming wyjdzie. To ja się najbardziej tego obawiam. Ale ja tu widzicie, że zaczynam cisnąć kolonie. Zaczynam rzucać praktycznie co... Nie no, ostatni film był 8 marca chyba z kolonii. A ten będzie chyba 11. No to tak staram się mniej więcej co 3-4 dni wrzucać daną serię. No i tam napsy jeszcze trwają na kanale, ale jak już będą wrzucane te napsy, to już też będzie lepiej wszystkie, no bo już wtedy będzie bo już będzie jeden dzień będzie więcej na inne serie, tak? Nie będę musiał go przeznaczać na odcinek timelapsa. Bo ten. Tylko sobie przeznaczę go na przykład na odcinek z. Przykładowo z Osiny, tak? Bo trzeba cisnąć powoli tę serię. No trzeba cisnąć. Wiem, że mówię to praktycznie w każdym odcinku, ale. Wierzcie mi, że ja mam chęć skończyć tę serię już. Czy no nie wszystkie, ale. Dlatego staram się tak w miarę ogarniać już Osinę. Żeby tam już tak w miarę blisko końca było. Staram się tutaj kolonie ogarniać, żeby tutaj już kupować maszyny jakieś większe. No na przykład ten kombajn. Ta przyczepa już też dużo mi da. O polach to ja się nie mogę wypowiedzieć niestety, no bo jeszcze dużo pól brakuje do końca. Ale pola są tutaj tanie, na przykład takie o 14 tysięcy, 13. O, piaszczy z tyłu, to jest 100%. W którymś miejscu był. O, to piaszczysty iły. No to jest już dużo lepiej piaszczysty iły niż iły plasty, tak? Chyba. To jest najgorsze, to... No jakoś tak chyba to było. No ale piaszczysty iły to jest dużo na pewno lepszy niż ten plasty, nie? A co by było na polu numer ty? Czekaj. O, tu jest już 38% iły. To już by mnie ciekawiło pole. Bo to jest iły plasty całe pole. Tu też jest całe pole. Też jest całe pole. Tu całe pole. O, tu już trochę iły. Tu jest, o, tu już jest fajny. Tu jest prawie cały iły. To ja bym to chciał. Kawałek. A tu? Tu jest 60% iły. No, to tutaj trzeba się jakoś rozwijać. A jedynka? Piasek i lasty. Ja, to najgorsze pole chyba będzie. Dużo piachu tam jest. O, to już jest nawet spoko. I kawałek też jest nawet spoko. Ten też w miarę. No, ten tutaj jest dużo iłu, czyli idealnie. O, ten, tu są kozak kawałki u góry, widzę. 18 będzie kolejnym polem, bo to jest iłu. 18 kolejna będzie kupowana. Bo ona jest ile? 35 tysięcy. A to w zasadzie ja mogę po tym? Ja tylko nie wiem, czy coś tam rośnie. Co to jest? Owiec? Owiec. A w jakiej fazie? A, dopiero zasiany. Ale jakby to kupić? To przez tego przężyta będę miał kasę. Żeby to kupić. Czyli kolejne pole będzie 18. Już będzie jeden kawałek więcej znowu.
do obrobienia. A to mnie cieszy, jak ja, ale ja lubię mieć dużo pól. Tu 18 i potem mam plan te... Tutaj te pola tutaj wykupić. Te 4 pola tutaj wykupić. Jak w najszybszym czasie. Żeby tutaj już po prostu przeorać tę drogę. Albo to kupić. Tu jest... Czekaj, jak to wychodzi. O, tu jest plasty, a tu jest... A, tu jest dużo iłu. Tu jest więcej iłu. A w sumie mam tu próbę zrobioną, to ja mogę to zobaczyć, jak to wygląda. O, to tak wygląda. Może te 62 wykupił? Owiec. Owiec zasiął. A z owca też dobra kasa nawet jest. A właśnie, ten tricicalków nie da się ten? Nie da się. A czyli 62 można by było w sumie kupić, nie? To dobre pole. I tutaj już bym mógł tą drogę sobie tą miedzę przeorać, tylko bym musiał raz. No i tam na tym dwa drzewa wyrąbać. Dwa drzewa bym musiał wyrąbać i miał tu fajny duży kawałek już. To już by fajnie się robiło. Za drogą bym miał taki wielki kawałek. Taki wielki kawał pola bym tu miał. No. Ciekawie się zapowiada, ciekawie. Nie, na tym sezonie raczej postaram się zrobić jeszcze jeden odcinek ze żniw. Znaczy ja sobie te tricicale po prostu wykoszę. Czyli no, tricicale. Wykoszę sobie po prostu ten. Widzę, że to ładnie daje. To przężyto sobie ładnie wykoszę. No i w kolejnym odcinku, jak będzie Zbysiu, to Zbysiu sobie będzie kosił trzeczkę. Trzeczkę ja sobie pokoszę i sobie pomyślimy coś nad... W sumie nie wiem na czym. Nad nowym ciągnikiem by się przydało pomyśleć, nie? No, nowym ciągnikiem by się przydało pomyśleć coś. I dobra, 17200 i pełno. Lecimy na plac PGR, tak? Tak. No to akurat bliziutko z tego pola to... Nie, no ładnie tego. Tego przężyta ładnie daje. Tutaj skosiłem dopiero niecałe pole. Już mam przyczepę. Co prawda jeszcze takie małe kosiłem pole, ale... Ale mi się podoba, że jest dużo tego. Im więcej, tym lepiej, nie? Dla mnie w zasadzie im więcej, tym lepiej, bo to jest dla mnie kasiora. No, tricicale wysyp. Teraz 34 tysiące powinno za to dać. Za tą przyczepkę. Także elegancko ten tego. No, 35 tysięcy nawet. No i dobra, mam 60 tysięcy. Czy zbieramy na ciągnik? Albo ja bym chyba na ciągnik pozbierał. Nie wiem czemu. Bo ciągnik by się przydał większy. Jakby tą 16 trzeba ciągnąć. Jakiś większy ciągnik by się przydał. To co by to mogło wpaść? No ze średnich już nie. Ze średnich to nie ma wyboru. Ta pumaca była testowana. Albo test iris, tylko że test iris to jak... No to ma 250 koni to. Jak średnio to chyba lepiej... O! Tego sobie to se kupię. Optum 300 koni. To mi się podoba. 250 tysięcy. 250 tysięcy, to jest do zrobienia. 200 tysięcy? To jest do zrobienia.
do zrobienia. Tylko że to jest siewnikiem, nie? Tylko że siewnik 100 tysięcy. To jest do zrobienia. Tutaj jeszcze jest trochę tych sale. Tu jest trochę rye, a rye jak będzie miało cenę też 2000, to powinno trochę dać. Bo tam gdzie jest, tam jest trochę więcej iłu. O, tu jest trochę więcej iłu na tym polach, gdzie jest zasiany żyto, tak? No to trochę więcej iłu jest, tak? Czyli tam powinno być trochę lepszy plon. Dobra, poczekamy sobie. Aż ten młotek jeden przejedzie. Albo dobra, wyjeżdżamy. Bo później z betoniarnictwem trzeba się jakoś minąć. Elegancko ten tego. Tutaj przed znakiem trzeba wjechać. No to lecimy. Podoba mi się te 55, bo to jest fajne pole. Tutaj taki dziwny łuk był zawsze, a ja go sobie zaorałem, teren mam na prosto i teren mi się dużo bardziej pole podoba. O, elegancko. Robotka idzie. No to już wiecie, jaki będzie kolejny ciągnik. Będzie praktycznie dwa razy mocniejszy od tego, co... Będzie dwa razy mocniejszy od tego, co mamy. No bo 16 ma 155 koni, a to będzie miało 315, no to praktycznie dwa razy, nie? No ale to taki ciągnik już by mi się przydał, bo bym mógł wtedy sobie już zmienić siewnik. Czy zmienić, no to... Do 16 pewnie bym jeszcze zostawił na razie tą czwórkę, 4-metrowy siewnik. Ale później bym sobie już walnął jakiś... Bym sobie do tego case'a walnął już siewnik. Niekoniecznie 9-metrowy, ale 15 bym sobie walnął. O, 15 metrów. To nie wiem, czy by się zmieścił. Chociaż nie, teraz będą duże pola. Teraz będą praktycznie duże pola robione. Za niedługo. No to już 15-metrowy siewnik jak wleci, to już będzie kozak. Tutaj ten mój nawet 4-metrowy by stał w miejscu. No, a szóstkę bym wtedy tylko używał do tego. O właśnie, no wreszcie trzeba będzie kupić większy. Jakiś tam z 3 tony. Szóstka by była do rozsiewacza. I do tego, nie do przyczepy. A 60 by była do... A 60 do prasy by została. No. I tak to by wyglądało. O, tu ładnie widać, bo to jak jest IU, to już widać, że jest to 25%, to już dużo ładniej ten tricicale daje. Dużo ładniej to przyjrzy, to sypie. Także ładnie. Podoba mi się to. Bo jak ładnie sypie, to ja widzę to, że będzie dużo plonu, to raz, a dwa, że będzie dużo kasiory z tego. Mnie bardziej kasiora interesuje z tego niż plon. Znaczy w sumie plon też mnie interesuje, no bo wiadomo, im więcej ziarna, tym więcej plonu dla mnie. W sensie tym więcej kasy dla mnie. A kasa jest potrzebna mi dlatego, że to jest po prostu... No, co się robi z kasą? No wie ta, no trzeba kupować kolejne kawałki pól, tak? Dobra, wysypiemy sobie tutaj kejsika ładnie. I ja sobie będę dalej kosił tutaj ten mój... Moje tricicale. Elegancko. O, ja sobie dalej będę kosił. O, w kolejnym odcinku postaram się być ze Zbysiem już. W kolejnym odcinku postaram się być ze Zbysiem. I żeby Zbysiu sobie kosił cały odcinek, a ja sobie pomyślę to zrobić w kolejnym odcinku fajnego, ciekawego. Może wtedy by Zbysiu to żyto na ten kosił? Na słomę? Bym sobie poprasowali? Nie wiem, pomyślę.
Dobra, także nakoszony zbiornik, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. A nie, mieliśmy jeszcze wysyła, zapomniałem. Dobra, także jeszcze po szóstkę się przejdę. Dobra. Elegancko. Elegancko ten tego. No, bym więcej skończył na tym odcinku, tylko że 10 minut mi zajęło ogarnięcie sprawy z tym, ze sprzedaż Bizona. Żeby pojechać, sprzedać maszynki, kupić to. No, zanim się szczepiłem, przejechałem na pole, to gdzieś pewnie było około 8 minuty albo 10. No i tak to wyglądało. Także elegancko. A jeszcze myślę, że no 100 godzin może i będzie koniec coś innego, będzie koniec tego. I będzie koniec kolonii, bo mam 32 godziny chyba, tak? Tak, 33 prawie. No, także elegancko. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejny film. Trzymajcie się cieplutko, cześć! A ja postaram się to całe księżyto sprzedać za to 2050 i no. W sumie 1700 tutaj za to, nie? To też nie jest najgorsza cena. Także, no nie wiem, pomyślę. No to do świń, to do świń. No. Także tak. Taki. Kończymy się jak. No, 1700, no. Może być 1900, to. Nie wiem, 1800 chyba widziałem wtedy. A jak jest 1700, no to chyba będę sprzedawał, bo to. Od razu sprzedam, żeby to nie leżało. Żeby mieć te 200 tysięcy. Jeszcze 200 tysięcy potrzebuję na Optuma. No i 200 na siewnik, ale to pierwszy sobie kupię ciągnik, tak? A siewnik sobie w kolejnym sezonie kupię, bo tym 4-metrowym się ten jeden sezon przemęczy. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, ocenicie mój kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć!